Rok temu na Białorusi zaczęła się kampania przed wyborami prezydenckimi, które miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku i w efekcie przyniosły to, co określamy roboczo mianem białoruskiej rewolucji. Ale dziś możemy dokonać pewnych podsumowań i oceny tego, co się stało, a także mogę się zmierzyć z tym, co pisałem i mówiłem na tematy białoruskie i z tymi diagnozami, które zawarłem w książce Iluzja wolnej Białorusi, wydaną przez wydawnictwo Nowej Konfederacji. Jaką dzisiaj mamy sytuację, jeśli chodzi o państwo białoruskie? Z pewnością trzeba powiedzieć, że rewolucja nie zwyciężyła. Obraz społeczny, podziału sił na Białorusi, sympatie białoruskiego społeczeństwa okazały się nieco inne, niż narracja, zwłaszcza po wyborach prezydenckich, narracja białoruskiej opozycji, która lansowała taką wizję Sasza 3%, używając tego hasła, co miało świadczyć o tym, że białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka dysponuje 3% poparciem, a jego władza w gruncie rzeczy opiera się na garstce pretorianów systemu, skorumpowanych przedstawicieli resortów siłowych. Mnie wydawało się to już w sierpniu ubiegłego roku, a można to sprawdzić, odnosząc się do moich szkiców opublikowanych w książce Iluzja wolnej Białorusi, mnie ten obraz wydawał się nadmiernie uproszczony. I ostatnie badania opinii publicznej przeprowadzone przez analityków brytyjskiego Chatham House, ale też i wcześniej badania robione przez ten sam ośrodek albo przez inny, kierowany przez profesora Warda Mackiego, pokazują, że w istocie obraz białoruskiego społeczeństwa jest nieco inny. I układ sił i sympatii białoruskiego społeczeństwa nie odpowiada tak z grubsza nakreślonemu schematowi. Co te badania pokazują? Przeprowadzone w kwietniu tego roku przez Chatham House mówią o tym, że 25% Białorusinów uważa, że prezydentem powinien być Aleksandr Łukaszenka. A tylko nieco większym niż on poparciem cieszy się siedzący w więzieniu Roman Babaryka, który mógłby liczyć na 34% głosów. Liderzy opozycji umownie określanej mianem prozachodniej, Swietłana Cichanouska i Paweł Łatuszka, w tym zestawieniu uzyskują bardzo nieznaczne poparcie, na poziomie 4% Cichanouska, a 8% Łatuszka. Mało tego, można nawet przypuszczać, że te badania opinii publicznej są nieco skrzywione, dlatego że one były przeprowadzone w dużych ośrodkach miejskich, a duże ośrodki miejskie tradycyjnie były, mówiąc w skrócie, bastionem opozycji. Łukaszenkę popierała przede wszystkim wieś i popierały małe miasta. A w związku z tym wyłania się z tego obraz, o czym mówiłem i pisałem, i można to oczywiście sprawdzić, nieco bardziej złożony, a mianowicie nie osamotnionej władzy siedzącej na bagnetach kilku, czy kilkuset, czy kilku tysięcy pretorian systemu, ale pewnego pęknięcia podziału społeczeństwa białoruskiego, w którym zwolennicy zmian być może, a i to jest wielce prawdopodobne, mają większość, ale obóz władzy też cieszy się niemałym społecznym poparciem. A zatem ta diagnoza, która okazała się diagnozą błędną, mówiąca o tym, że rewolucja lada moment zwycięży, wywołała w gruncie rzeczy, tak jak zwykle błędna diagnoza wywołuje błędną politykę, spowodowała,
spowodowała to, że zarówno opozycja, jak i popierające je siły zewnętrzne, w tym i Polska, wybrały błędną politykę, tak jak gdyby reżim białoruski miał lada moment się załamać. A okazuje się, że reżim białoruski miał i ma nadal wystarczająco dużo siły, żeby te uzasadnione protesty społeczne i domaganie się reform i wolności stłumić. I to był jakby, i to jest jakby pierwsza konstatacja i pierwsza informacja, którą warto wyciągnąć, porównując diagnozy sprzed kilku miesięcy z tym, co mamy dzisiaj, bo dzisiaj już nawet zwolennicy białoruskiej opozycji, dziennikarze Radia Swoboda piszą o tym, że podziały na Białorusi są tego rodzaju, iż trzeba myśleć o wewnętrznym, społecznym dialogu, bo strajk powszechny, na który liczyła opozycja, nie powiódł się również dlatego, że opozycja nie była w stanie odpowiedzieć na obawy robotników, jak będą funkcjonowały przedsiębiorstwa w nowych realiach, co ich czeka, jeśli by miało nastąpić ewentualne zerwanie z Rosją. Ale tego zerwania z Rosją, i to inna istotna informacja, w świetle badań opinii publicznej większość Białorusinów nie chce. Większość Białorusinów, a byli o to pytani, jak powinno wyglądać ich idealne usytuowanie geostrategiczne, opowiada się za modelem państwa będącego pomostem między Wschodem a Zachodem. Państwa, które nie odchodzi z tego wspólnego organizmu państwowego Rosji i Białorusi, ale jednocześnie nie zamyka sobie drogi rozmowy z Unią Europejską i z Zachodem. To nie jest obraz społeczeństwa zmierzającego na Zachód. To nie jest obraz społeczeństwa, które wybrało drogę prozachodnią. A w związku z tym niektórzy analitycy na Zachodzie pytają, czy to wsparcie państw zachodnich dla ruchów wolnościowych i protestu na Białorusi nie jest nadmierne. Nadmiernie w tym sensie, że nie odpowiada realnym oczekiwaniom tamtejszego społeczeństwa, bo warto zwrócić uwagę na wyniki tych badania opinii publicznej. Nie mówimy o przesterowaniu Białorusi w stronę Zachodu. Nie mówimy o opcji na integrację z Unią Europejską, ani tym bardziej o opcji na integrację z NATO. Rosja jest nadal postrzegana przez znakomitą większość Białorusinów jako państwo przyjazne, a Rosjanie jako najbliższy im naród. Mało tego, Władimir Putin jest postrzegany jako polityk, który cieszy się uznaniem 60% ankietowanych przez Chatham House Białorusinów. A w związku z tym diagnozy i opinie formułowane również przez polskie ośrodki eksperckie, że zmiany zachodzące na Białorusi, obiektywnie rzecz biorąc, są w interesie Polski, bo prowadzą do zakotwiczenia w przyszłości Białorusi po stronie kolektywnego Zachodu, w świetle tych danych wydają się cokolwiek dyskusyjne, bo być może zmiany te mogą doprowadzić do pewnej demokratyzacji sytuacji na Białorusi, ale do zwrotu geostrategicznego już nie wydaje się to tak bardzo prawdopodobne. Pisałem wreszcie jesienią 2019 roku, że idealnym scenariuszem z punktu widzenia rosyjskiego jest z grubsza rzecz biorąc to, co się stało, a mianowicie takie obudzenie aspiracji społecznych i takie obudzenie wolnościowych oczekiwań Białorusinów, ażeby autorytarna władza Łukaszenki poczuła się osaczona, poczuła się osłabiona, poczuła się zagrożona, stanęła przed koniecznością wyboru, na kim się oprzeć. Bo tego rodzaju rozwój wydarzeń z punktu widzenia interesów rosyjskich jest najlepszym
scenariuszem. Osłabiona władza autorytarna, skłócona z Zachodem, bo niechcąca ustąpić w obliczu aspiracji wolnościowych własnego społeczeństwa, jest władzą znacznie bardziej podatną, jeśli chodzi o presję tego państwa, na którym się może oprzeć. Zmniejsza się w tym scenariuszu pole manewru Łukaszenki i jego ekipy, a rosną możliwości Rosji. Pisałem o tym już jesienią 2019 roku. Taka ocena sytuacji, taka ocena idealnego planu z punktu widzenia Rosji nie była niczym nadzwyczajnym i nie była niczym, co wydawało się nie do zgłębienia. Mało tego, prognozowałem, i to też oczywiście można sprawdzić w książce Iluzja wolnej Białorusi, że bezpośrednim skutkiem tej rewolucji, która nie zwycięży, będzie wzmocnienie obecności rosyjskiej, będzie kontrolowanie przez Rosję zarówno przestrzeni wojskowej, przez ustanowienie faktycznej rotacyjnej obecności wojskowej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na obszarze Białorusi, przez pokontrolowanie polityki zagranicznej i doprowadzenie do pewnego, po pierwsze do izolacji międzynarodowej Łukaszenki i wykorzystanie tej izolacji, ale po drugie do zmuszenia elit w Mińsku, do odejścia od polityki, którą tam ta ekipa starała się po 2014 roku uprawiać, a mianowicie odejścia od polityki pewnej wielowektorowości, balansowania między Rosją i Zachodem, niepopierania aneksji Krymu i pielęgnowania relacji dobrych z Kijowem, nie uciekając od relacji z Moskwą i jednocześnie starając się uprawiać pewną politykę otwarcia na Zachód. Prognozowałem i wydaje mi się, że miałem rację, nieskromnie mówiąc, że właśnie tego rodzaju zawężenie pola manewru reżimu białoruskiego Moskwa wykorzysta przez umocnienie swoich wpływów. Nie przewidziałem tego, że rozwój wydarzeń pójdzie jeszcze dalej, a mianowicie ta izolacja reżimu białoruskiego doprowadzi do sytuacji paradoksalnej, ale bardzo prawdopodobnej, że Rosja, zaprowadzając pewien porządek na Białorusi, uruchamiając kontrolowaną demokratyzację systemu władzy i uruchamiając proces odejścia Łukaszenki, co wydaje się jeszcze jest przed nami, uzyska w gruncie rzeczy carte blanche ze strony Zachodu. Mało tego, uzyska pewien aplauz i uznanie jako czynnik wprowadzający element obliczalności do polityki białoruskiej. Wydaje mi się, że Rosja jest bliska do osiągnięcia tego stanu rzeczy, a mianowicie nie tylko kontroli Białorusi, nie tylko zacieśnienia więzów gospodarczych, politycznych, kooperacji służb specjalnych, resortów siłowych i wojskowych, ale również uzyskania pewnego uznania i akceptacji ze strony Zachodu dla faktu, iż Białoruś staje się elementem strefy wpływów rosyjskich. Wreszcie w polskim dyskursie eksperckim pojawiał się też pogląd, że przemiany na Białorusi prowadzą do ukształtowania się nowoczesnego narodu politycznego i że w związku z tym, nawet jeśli rewolucja nie wygra, to w dłuższej perspektywie ona, te procesy narodowo-twórcze, te procesy samoświadomości, uzyskiwania samoświadomości przez naród białoruski będą działały na korzyść umownie rzecz biorąc prozachodniej orientacji tego państwa, dlatego że wzrost świadomości narodowej da wzrost poczucia czy dążenia do niezależności. W świetle tych badań opinii publicznej i realnie zachodzących procesów ta teza wydaje się też mocno dyskusyjna.
A mianowicie dzisiaj możemy mówić o znaczącym osłabieniu państwa białoruskiego. Jewgeni Preicherman, białoruski politolog, szef takiego ośrodka Miński Dialog, uważa, że w gruncie rzeczy elity białoruskie, zarówno po stronie opozycyjnej, jak i po stronie rządowej, nie zdały egzaminu. Z tego powodu, że nie były w stanie wypracować pewnej formuły wewnętrznego porozumienia, a w związku z impasem sytuacji wewnętrznej i tym patem, kiedy opozycja nie jest w stanie obalić władzy, a władza nie jest w stanie do końca stłamsić te odruchy protestu i uzyskać pewną sterowalność organizmu państwowego. Otóż jego zdaniem w wyniku tego wewnętrznego patu nastąpiło zjawisko, które jest z punktu widzenia państwa białoruskiego niezwykle groźne, a mianowicie odwołanie się przez strony wewnętrznego konfliktu do graczy zewnętrznych. Opozycja zakotwiczyła się na Zachodzie, a reżim Łukaszenki zakotwiczył się na wschodzie. To jego zdaniem prowadzi do osłabienia suwerenności państwowej, bo oznacza zaproszenie czynników zewnętrznych do rozgrywania sytuacji na Białorusi i pewnych koncesji, które dzisiaj mają miejsce, nie będzie łatwo odwojować. To nawet jeśli nastąpią te pozytywne z punktu widzenia aspiracji wolnościowych zmiany, to co dzisiaj reżim ustępuje na rzecz Moskwy, będzie już bardzo trudne, żeby tę samodzielność odbudować. On używa nawet takiego porównania, mówiąc o rozwodzie rodziców postrzeganym przez dzieci, które ten rozwód przeżywają, mając na myśli przyszłe pokolenia Białorusinów. Otóż jego zdaniem nie ma większego znaczenia dla dzieci rodziców, którzy się rozstali, która ze stron jest bardziej winna. Znaczenie ma to, że małżeństwo już nie istnieje i to, że sam fakt rozstania miał miejsce. I do pewnego stopnia Preicherman uważa, będąc pesymistą, jeśli chodzi o przyszłość Białorusi, że podobne trendy na poziomie państwowym następują również i w tym kraju, a mianowicie jedynym mierzalnym efektem, który przyniosła białoruska rewolucja po wyborach prezydenckich, jest osłabienie samodzielności państwowej Białorusi i większe podporządkowanie tego państwa czynnikom czy graczom zewnętrznym. Preicherman stawia też pytanie, które ja też postawiłem w jednym z tych szkiców opublikowanych w książce. Kiedy można było zarówno władza, jak i opozycja, kiedy można było jakby rozpocząć działania polityczne, które by w gruncie rzeczy nie doprowadziły do takiego wybuchu, jaki obserwowaliśmy w zeszłym roku, ani do skutków, o których przed chwilą mówiłem. I wydaje się, że takim przeoczoną możliwością były listopadowe w roku 2019 wybory parlamentarne na Białorusi. Wtedy, jak pisałem w jednym ze szkiców, opozycja dość szeroko chciała uczestniczyć w tych wyborach, wystawiając listy, co nie spotkało się z przyzwoleniem władz. Ja budowałem taką tezę, że gdyby reprezentacja opozycyjnych, a przynajmniej alternatywnych, niezależnych wobec reżimu w białoruskim parlamencie ukształtowała się na poziomie 10 posłów, to oczywiście nie zachwiałoby to pewnego monopolu władzy reżimu, ale z drugiej strony uruchomiłoby to pewne kanały komunikacji i dialogu wewnętrznego. Wykluczono z parlamentu białoruskiego nawet tak dwie posłanki, które uchodziły za opozycyjne, panią Aleksin i panią Kanapacką. Gdyby
Władza wykazała się dalekowzrocznością, albo gdyby partnerzy zachodni białoruskiej władzy, a ten dialog w roku 2019 był ożywiony i bardzo, bardzo dobry, to wtedy Mińsk, przypomnijmy, uprawiał politykę pewnego dystansowania się od Moskwy. A zatem gdyby partnerzy zachodni położyli być może większy nacisk na utworzenie pewnych płaszczyzn instytucjonalnej dyskusji z opozycją, to niewykluczone, że kampania wyborcza nie miałaby takiego charakteru plebiscytu. Gdyby białoruski reżim był rozsądniejszy, albo gdyby miał lepszych doradców, gdyby wreszcie partnerzy z Zachodu mieli lepszą wiedzę na temat tego, co się na Białorusi rzeczywiście dzieje, gdyby Polska miała lepszą wiedzę, czy służby dyplomatyczne działały sprawniej, to być może jesienią 2019 roku bylibyśmy w stanie przekonać Łukaszenkę i jego ekipę, że w ich interesie jest utworzenie pewnej reprezentacji opozycji w parlamencie. Po to, żeby dialog między tą częścią społeczeństwa, która domaga się na Białorusi, na obozem władzy, był po pierwsze ucywilizowany, po drugie, żeby nie dochodziło do sytuacji wzmożenia emocjonalnego. Bo wzmożenie emocjonalne, zwłaszcza w reżimach autorytarnych, jest zawsze postrzegane jako zagrożenie dla obozu władzy. Ja wielokrotnie mówiłem i pisałem, również w tych szkicach, że szczególnie Polska powinna w tym zakresie służyć dobrą radą, ponieważ my dysponujemy doświadczeniami lat 80. i walki z komunizmem i wiedzą, jakie czynniki doprowadziły do przełamania monopolu komunistycznego i zwycięstwa strony solidarnościowej w wyborach. Mało tego, wiedzieliśmy, że żeby wygrać z reżimem, potrzebne jest jednoczesne spotkanie się dwóch kluczowych czynników. Pierwszym czynnikiem to jest wola społeczeństwa, wola zmian, niezachwiana i artykułowana w sposób precyzyjny. Z tym musi iść w parze pewna dojrzałość polityczna elit, które opowiadają się za tymi zmianami, nawet jeśli są to elity opozycyjne. I wreszcie wiedzieliśmy i wiemy bardzo dobrze, że temu powinna towarzyszyć korzystna koniunktura międzynarodowa. Białoruskie społeczeństwo domagające się zmian nie spotkało się z korzystną koniunkturą międzynarodową. I ta wiedza po stronie eksperckiej w krajach ościennych była dość oczywista i była dość jasna jeszcze w roku 2019 i na początku roku 2020. W związku z tym stawianie na scenariusz rewolucyjny, wydaje mi się, że wielu również i w Polsce na taki scenariusz na Białorusi stawiało, było braniem własnych życzeń w moim odczuciu za rzeczywistość. A w związku z tym uważam, że źródłem złej polityki, a nie waham się tego słowa, Polska, jeśli chodzi o reakcję na białoruski kryzys, uprawiała i nadal do pewnego stopnia uprawia złą politykę. Ojcem i matką złej polityki jest zła diagnoza sytuacji. Jest zła ekspertyza tego, co się dzieje i zła ocena sytuacji, i zła ocena nastrojów społeczeństwa, w tym wypadku społeczeństwa białoruskiego. Można też zadać pytanie, i takie pytanie stawiałem w szkicach, które zostały wydrukowane w książce Iluzja Wolnej Białorusi. Jak wygląda scenariusz idealny, jeśli chodzi o strategię rosyjską wobec tego państwa? Bo możemy ówczesne prognozy i oceny skonfrontować z tym, co dzieje się obecnie. Pisałem, że ten scenariusz idealny to jest po pierwsze doprowadzenie do osłabienia reżimu Łukaszenki, do zawężenia pola jego politycznego manewru, bo Rosja miała pełną świadomość tego, że Łukaszenka uprawia politykę rozgrywania Rosji, Zachodu przeciwko Rosji, Rosji przeciwko Zachodowi, zwracania się do Chin, szukania wsparcia w innych ośrodkach po to, żeby w ten sposób, balansując między skonfliktowanymi graczami,
budować swoją pozycję przetargową. Otóż wydawało się mi wówczas i dzisiaj jakby podobnie uważam, że z punktu widzenia Rosji idealny scenariusz to jest scenariusz uruchomienia kontrolowanych zmian prodemokratycznych. Chodzi tu o to, żeby Białoruś jako pewien organizm państwowy pozostała nadal w orbicie wpływów rosyjskich, ale społeczeństwo białoruskie nie przestało być również prorosyjskie. Rosjanie boją się i tę lekcję przemyśleli i te doświadczenia przetworzyli. Boją się powtórzenia scenariusza ukraińskiego. Boją się sytuacji, że konflikt polityczny przekształca się w konflikt narodowy, że wykopywane są tak istotne czy tak głębokie podziały między narodem rosyjskim a narodem w tym wypadku białoruskim, że one są w dłuższej perspektywie historycznej nie do odwrócenia, albo te rowy są nie do zasypania, niezależnie od tego, kto sprawuje polityczną władzę, bo wtedy tego rodzaju władza jest po pierwsze słabsza, po drugie te wszystkie uzyskane koncesje w obszarze gospodarczym, wojskowym czy politycznym są do odwrócenia, bo może nastąpić niekontrolowana zmiana władzy. Po trzecie wreszcie znacznie więcej utrzymanie takiego państwa we własnej strefie wpływu znacznie więcej kosztuje. W tym sensie rosyjska polityka jest po pierwsze polityką ostrożną, polityką nie posuwania się zbyt daleko i nie robienia zbyt dużych kroków. Mówienie o tym, że Rosja chce wojskowo zająć Białoruś, wydawało się pewną projekcją obaw czy scenariuszy, które już w zeszłym roku nie wyglądały na prawdopodobne. Rosja w związku z tym wydaje się zmierza do zaprogramowania odejścia Łukaszenki, do zmiany systemu władzy, do odejścia od modelu prezydenckiego na rzecz modelu parlamentarnego. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w modelu prezydenckim prerogatywy władzy koncentrują się w jednych rękach. I jeśli wybory mają charakter powszechny, to zawsze z punktu widzenia choćby teoretycznego rozwoju sytuacji istnieje ryzyko, że wygra przeciwnik zbliżenia w tych wyborach prezydenckich, przeciwnik zbliżenia Białorusi i Rosji, a w związku z tym dysponując narzędziami skoncentrowanymi w swoich rękach, będzie mógł odwrócić geostrategicznie Białoruś. Do pewnego stopnia to jest wyciągnięcie wniosków z doświadczeń wieloletniej zresztą współpracy Rosji z Egiptem. Ta współpraca bardzo dobrze rozwijała się, kiedy Egiptem kierował Nasser, a bardzo słabo, aż do zerwania z Rosją, ona się zaczęła kształtować wtedy, kiedy Egiptem kierował Sadat. Tu trzeba oczywiście też pamiętać, że Jewgenij Prymakow, szef długoletni, szef FSB i były premier rosyjski, polityk, na którego w dzisiejszej elicie władzy rosyjskiej wielu się powołuje, w tym i Władimir Putin, przez wiele lat był korespondentem agencji TASS w Kairze, a tak naprawdę rezydentem wywiadu rosyjskiego w Egipcie. W związku z tym te doświadczenia, które wówczas wyciągnięto, są Rosji bardzo bliskie, ale nie tylko to są doświadczenia sprzed kilkudziesięciu lat. Rosja wydaje się, że nauczyła się wiele również z obserwacji tego, co się dzieje i działo w ostatnich latach w Armenii, gdzie również w 2018 roku zwyciężyła rewolucja aksamitna. Otóż w Moskwie najprawdopodobniej wówczas tamtejsi politycy doszli do wniosku, że nie można stawiać wszystkiego na opcję personalną, bo personalia w polityce się zmieniają. Trzeba zbudować pewien układ kontrolowania wielu obszarów życia politycznego i publicznego, a też geostrategicznego, żeby
nowa władza w danym państwie, niezależnie od tego, z kim będzie sympatyzowała, miała zawężone pole manewru. Bo polityka jest kwestią możliwości, pewnego pola manewru, a nie sympatii. Rosjanie są bardzo pragmatycznie, jeśli o to chodzi. Premier Armenii może sympatyzować z Zachodem i może uważać, że najlepiej byłoby, gdyby Armenia zakotwiczyła się w rodzinie państw Europy Zachodniej, ale nie ma możliwości działania w tym zakresie, w związku z tym musi uprawiać politykę prorosyjską, nawet w większym stopniu niż jego poprzednicy, którzy byli oskarżani o prorosyjskość. I taki scenariusz wykorzystania kolorowej rewolucji we własnych celach wydaje się, że Rosja realizowała i do pewnego stopnia nadal realizuje na Białorusi. Wykorzystania dążeń wolnościowych do wymuszenia najpierw osłabienia organizmu państwowego i niezależności rządzącej ekipy po to, żeby zbudować pewien system zależności i kontrolowania tego państwa w wielu obszarach, a potem w drugim niejako etapie, i wydaje mi się, że jesteśmy bliski realizacji tego właśnie scenariusza, w drugim etapie wymusić zmiany polityczne, bo jednocześnie wymuszając zmiany polityczne wysyła się sygnał do tej części społeczeństwa, które tych zmian oczekuje, że gwarantem reform i gwarantem demokratyzacji jest Rosja, a nie Zachód, którego bezsilność przy okazji w ciągu tego ostatniego półrocza, roku została bardzo wyraźnie przez Rosję obnażona. Jevgeny Preichermann, o którym już tu mówiłem, stawia takie retoryczne pytanie, oceniając po roku sytuację dzisiejszej Białorusi, a mianowicie mówi, jakie państwo białoruskie było lepsze. Czy to z lat 2015-2019 z dynamicznie rozwijającą się nowoczesnym sektorem prywatnym, z tym sektorem komputerowym, gdzie Białorusini swobodnie jeździli do Unii Europejskiej i w gruncie rzeczy, jak on mówi, zapomnieli, że żyją w państwie autorytarnym, gdzie władza była oddalona, ale zainteresowana współpracą, również współpracą z Zachodem, gdzie wysyłała bardzo wiele sygnałów, że chce równoważenia wpływów rosyjskich, zapraszając do współpracy państwa Europy Zachodniej i kapitał zachodni, w tym i amerykański. Przypomnijmy sobie przecież rozmowy Mike'a Pompeo w Mińsku w sprawie dostaw amerykańskiej ropy naftowej na Białoruś. A zatem która Białoruś była lepsza również z punktu widzenia interesów Zachodu, a nie tylko, ale również interesów samych Białorusinów. Ta Białoruś lat 2015-2019, czy ta Białoruś w roku 2021? Państwa policyjnego, gdzie opozycyjnych polityków, dziennikarzy, adwokatów prześladuje się, gdzie młodzi ludzie uciekają z kraju i zmuszani są do emigracji. Państwa już jednoznacznie orientującego się w swojej polityce zagranicznej na Rosję, państwa, które oddaje Rosji właściwie bez oporu coraz większe obszary życia gospodarczego, z całą sferę wojskową i całą sferę polityki zagranicznej, państwa, które wreszcie niewykluczone, że podpisze te karty drogowe integracji w ramach wspólnego państwa związkowego, których Łukaszenka nie chciał podpisać w roku 2019. Która z tych opcji obiektywnie rzecz biorąc jest opcją lepszą? Bo odpowiedź na to pytanie daje też odpowiedź na pytanie, jaka polityka w tymi państw zewnętrznych, takich jak Polska, ale cała Unia Europejska, jaki kształt powinna mieć polityka nasza wobec tego, co się na Białorusi dzieje. Oczywiście, jeżeli chcemy uważać politykę za pewne rozumne działanie, które zmierza do osiągnięcia zaprojektowanych celów, a nie tylko jako manifestację postaw. Zarysowana taka alternatywa między tymi dwoma modelami, a one są rzeczywiste, bo przecież nie mówię o jakichś bytach wymyślonych, daje dość jasną odpowiedź. Mamy dzisiaj do czynienia
z kompletnym fiaskiem polityki zarówno Polski, jak i Unii Europejskiej, jeśli chodzi o Białoruś. Skutkiem tej polityki nie jest poszerzenie pola wolności na Białoruś, a wręcz przeciwnie, mało tego, jest osłabienie niezależności Białorusi jako państwa i uzyskanie sytuacji, że staje się ona już rzeczywistym protektoratem Federacji Rosyjskiej. Więc w tym sensie ta ocena polityki jest niesłychanie krytyczna i tego, co się stało i tego, na ile ta polityka realizowała rzeczywiście deklarowane cele. Można też zapytać, odwracając to pytanie, czy w gruncie rzeczy nie jest tak, że tego rodzaju stawianie sprawy jest usprawiedliwianiem działań reżimu, bo to przecież nie opozycja wepchnęła Białoruś w ręce Moskwy i nie opozycja zapełniła więzienia aresztowanymi. I to jest oczywiście słuszne postawienie sprawy, ale nie zwalnia to tych, którzy chcą uprawiać politykę, od odpowiedzi na inne pytania, mianowicie na ile nasze postawy, działania, apele mają na celu osiągnięcie pozytywnych efektów, na ile nasza ocena sytuacji była realistyczna, a nie ufundowana na naiwnej wierze, że reżim jest tak słaby, że lada moment upadnie. Rzeczywistość nie potwierdziła tychże oczekiwań i tych ocen. Mało tego, wydaje się, że liderzy opozycji popierani przez państwa zachodnie bardzo mocno uwierzyli w to, że reprezentują 97% społeczeństwa i zatracili zdolność myślenia i też dialogu z tą częścią białoruskiej populacji czy narodu białoruskiego, która nie jest aż tak jednoznacznym zwolennikiem zmian i tego ruchu, który zarysował się po sierpniu roku ubiegłego. Piszą i mówią już o tym sami dziennikarze związani z opozycją. Wydaje się, że to daje też trochę odpowiedzi na pytanie, dlaczego rewolucja nie zwyciężyła. Dlatego, że źle oceniła sytuację, dlatego, że postawiła cele, które okazały się niemożliwe do zrealizowania, cele zbyt ambitne, cele, które po prostu przekraczały możliwości jej oddziaływania. Na przykład Preichermann mówi, że stawianie żądania, i to jeszcze w tym roku, że warunkiem jakichkolwiek rozmów politycznych o sytuacji na Białorusi, warunkiem wstępnym, jest odejście natychmiastowe Łukaszenki, z moralnego punktu widzenia jest rzeczą słuszną, ale z politycznego jest świadectwem całkowitego braku realizmu. Dlatego, że Łukaszenka nie dlatego rozpętał falę terroru i walki z własnym narodem, żeby dzisiaj pod naciskiem żądań opozycji odchodzić, a w związku z tym polityka w wydaniu opozycji białoruskiej przekształciła się w politykę manifestowania postaw, a nie dążenia do realizacji pewnego celu. Jeżeli zaczynamy traktować politykę jako manifestowanie postawy i to jeszcze z pozycji wyższości moralnej, to oczywiście mamy bardzo dobre samopoczucie, bo uważamy, że jesteśmy tymi, którzy opowiadają się za siłami światłości. I tak w istocie przecież jest. Ale nie mamy sprawstwa. Nie jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji realizacji naszego programu i nie jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji rzeczywistych zmian. W tym wypadku białoruska opozycja nie jest w stanie doprowadzić do sytuacji zmian na Białorusi, nie uciekając się do pomocy czynnika zewnętrznego. Paradoksem jest to, że ludzie to widzą. Białorusini widzą tą programową bezsilność opozycji i tępy upór władzy, a w związku z tym zwyciężają postawy
przystosowania się, postawy zejścia z linii strzału i przeżycia w jakiś sposób, co dodatkowo wzmacnia te postawy konformistyczne i powoduje osłabienie fali oporu i fali rewolucji, co znów obiektywnie rzecz biorąc wspiera reżim. A zatem można powiedzieć, że zła ocena sytuacji, zła ekspertyza, zła wiedza albo brak wiedzy na temat tego, co jest możliwe, jakie są poglądy zarówno białoruskiego społeczeństwa, jak i ośrodków władzy, doprowadziło do ukształtowania złej polityki, złej, bo nieskutecznej, złej, bo powodującej wiele wysiłków, cierpienia i bólu, a nie prowadzącej do deklarowanych celów, czyli do demokratyzacji kraju i do wzrostu białoruskiej niezależności jako organizmu państwowego. Polityka, która prowadzi do celów odwrotnych od deklarowanych, jest polityką fatalną. I tak dzisiaj wygląda podsumowanie polityki zarówno Zachodu, jak i białoruskiej opozycji wobec tego, co na Białorusi się stało.